Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowej. Słuchajcie, na dzień dobry, zostawcie subskrypcję dla krówki i oczywiście lajka pod filmem. Dobijmy tutaj może 1000 łapek, no i leci wtedy następny odcinek z Palionowa. Wraz ze wschodem słońca wschodzi nowy odcinek i w dzisiejszym odcinku zrobimy wyzwanie Herobrine'a w końcu, które mieliśmy zrobić, ponieważ w ostatnim odcinku nam się nie udało. Wyzwanie czwarte. Nadal jestem na waszym świecie. Jeśli nie wierzysz, szukaj za obrazami. Okej, i to jest nasze czwarte zadanie, żeby szukać za obrazami. Powiem wam szczerze, przed chwilą nagrywałem wczorajszy odcinek, w sensie ten, co widzieliście, jak śledziliśmy Davika. No i w tym odcinku teraz, nie było czasu, żeby to poszukać, więc teraz na odcinku idziemy dalej szukać te obrazy. Wiem, że sprawdziliśmy domek Dave'a, sprawdziliśmy domek Neona i sprawdziliśmy mój domek, tutaj naprawdę tego nigdzie nie było. Więc ja myślę, że najlepiej będzie, jak wejdę sobie tutaj gdzieś, czekajcie, wyląduję sobie tutaj na górze. Można sprawdzić jeszcze mój domek na drzewie. O nie udało mi się wylądować na tym. Dobra, czekajcie, musimy podejść do lądowania. Dobra, udało się wylądować. Po prostu chciałem sobie zabrać więcej tych fajerwerek, żebyśmy mogli szybciej się poruszać po tym. Więc tak, proponuję, abyśmy na początku sprawdzili może mój statek. Mój statek, ponieważ tam jeszcze nie byliśmy. A to może być, tam w sumie mógłby Herobrine coś zrobić, bo dawno mnie tam nie było. Więc uwaga, sprawdzamy. Czy tutaj są jakieś obrazy, których nie było? Na pewno nie było żadnych obrazów z tego powodu, że ja tutaj nic nie dawałem. Ojej, spadłem. Czekajcie, o. Dobra, tutaj. Tu. Nie ma żadnych obrazów. Nie ma. Nie ma obrazów, więc to na pewno nie tutaj. Ale zobaczmy na dole. Zobaczmy tutaj. Ej! No tu jest obraz, ale w sumie to był ten obraz tutaj faktycznie był. No i wiem, że za nim jest przejście, ale tutaj nadal nic nie ma. W sensie tak jak tu nic nie było, tak nadal nic nie ma, więc to chyba nie o to chodziło. No zobaczmy jeszcze tam dalej może, tutaj gdzieś na to przejście. No tutaj też, to nie, to już kopalnia, tutaj na pewno nie będzie tych obrazów. No bo jakby tu były... No możemy pójść jeszcze ewentualnie w to miejsce, w którym wtedy były te wyzwania, znaczy to Herobrine, co nam kazał robić te zadania takie, pamiętacie, z tymi buźkami. To było już jakiś czas temu, to było tam. No ale to wydaje mi się, że to też nie tu. To nadal jest tak jak było wtedy. Nawet tu gdzieś jabłko powinno być w którymś chyba jeszcze. Ale bo i nie. To nie, to wszystkie jabłka wzięliśmy w takim razie. No nie, to tutaj też nie jest na pewno. Więc wydaje mi się, że to będzie gdzieś indziej. No po prostu, nawet nie wiem gdzie tego mogę szukać. Jeżeli macie jakieś propozycje, no to oczywiście piszcie w komentarzu. W komentarzach piszcie oczywiście, gdzie to mogłoby być, bo... W sumie to nie wiem, gdzie tu są obrazy na tym Palionowie. Naprawdę nie kojarzę żadnych obrazów, żeby tutaj gdzieś były. No i jest mi to strasznie ciężko znaleźć. Ale dobra, poszukajmy może jeszcze... Gdzie jeszcze mnie nie było? Nie byłem jeszcze w Palionowie starym, więc może polećmy do starego Palionowa, ponieważ tam może gdzieś będą jakieś obrazy, za którymi będzie coś schowane, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tam polecieć. Lecimy akurat teraz tymi fajerwerkami, to raz, dwa dostaniemy się na miejsce. No i tak, obrazy. Gdzie tu mogą być obrazy? Może, no tak, posterunek policji to na pewno nie, ale zobaczmy sobie tutaj może więzienie, bo tutaj obrazów też nie było. Ej, jest jakaś głowa Herobrine'a, czekajcie. I puste tabliczki. Czy to tu? No nie, to nie tutaj. O nie, nie mogę wylecieć. Kurczę. Ajajaj. Czekajcie, muszę stąd się jakoś wydostać, nie mogę się wydostać stąd. No czekajcie, rozwalimy tutaj jeden ten blok. Tu wskocz. Tu, dobra. Udało nam się, tu jest jakaś... O nie, teraz się stąd nie wydostaniemy. Dobra, rozwalmy to, mam kill-off akurat, więc możemy to zrobić. Dobra, tutaj też to nie jest. To też nie tutaj w takim razie. Zobaczmy tutaj. Domek Palionowa i tu są jakieś obrazy. Tu są jakieś obrazy. Więc może, ale te obrazy były akurat na ścianie, na której no na pewno za nim nic nie ma. To, bo to jest jedna na jedną kratkę, to musi być coś więcej. Dobra, zejdźmy może tutaj do niego na dół, może tu coś będzie, ale... No też wątpię, no nie, no tu nie było obrazów żadnych. Ej, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie tu są obrazy na tym Palionowie. Może zobaczmy tutaj gdzieś, jest głowa Dave'a. No w tych domkach to raczej nie, no wątpię, żeby to tam było, ale no... Tutaj u Neona, on też nie miał obrazów. No poza tym tam na górze nie, to musiałoby być gdzieś na dole, bo to rozumiem, że to będzie jakieś przejście. Kurczę, gdzie jeszcze nie byłem? Nie byłem jeszcze... Tu na dole, tu to jest metro nasze zrobione, ale to też nie, no czekajcie, gdzie tu? W kanałach nie byłem jeszcze, w kanałach jeszcze nie byłem, to dobra, to możemy sprawdzić kanały jeszcze.
bo w kanałach to może być. No, w sumie, ej, kanały to by były całkiem dobrym pomysłem. Tu ostatnio zrobiłem tą ścieżkę, więc mamy kolejne przejście. Tutaj też. No, tu widzę, że nic nie ma. Tu możemy ewentualnie sprawdzić za... No nie no, bo to mówili, że za obrazami, no to na pewno nie za tym, tam też z drugiej strony, tutaj też nic nie będzie. No. Dobra, no to... To może... Ej, tu jest jakiś obraz! Ej, tych obrazów tutaj to na pewno nie było. No i co, i teraz to może być gdzieś za tym. Czekajcie, no może być za tym, bo tutaj w sumie... No mogłoby być, więc... Dobra, obstawiam, że to będzie gdzieś tu za tymi obrazami, a nie za tymi. Dobra, nie wiem, rozwalamy... Dobra, spróbujemy tak przejść. Nie ma. Chyba, że to będzie... Dobra, rozwalmy te... No nie, tutaj nie ma. Nie, tu nie ma. Dobra, no to może... To będzie tu. O nie, ja czuję, że to będzie tu, ponieważ to są jedyne już naprawdę obrazy, które są na tym palionowie. Myślę, że więcej tu ich tutaj już nie ma. Dobra, przechodzimy w ten sposób. Co? Ale magazyn duży. Ale duży magazyn. To jest magazyn Herobrine'a pewnie. Jeszcze dwie diamentowe zbroje. Co? A skrzynki są puste? Są puste, pewnie on będzie je wypełniał czymś na następne wyzwania. Ale ukrył to. Jak on to ukrył? Widzieliście? No, tego się nie spodziewałem, że to akurat w tym będzie, bo... No, dobra. Herobrine mnie zaskoczył, naprawdę. No, tego się nie spodziewałem. Więc dajmy to, może wróćmy wszystko tak, jak było. Tu były dwa obrazy, tu było pionowy i tu. No, jakoś tak mniej więcej to było. Ej, dobra, słuchajcie, mamy magazyn. Nie wiem, czy ten magazyn mamy jakby dla siebie, czy coś z tym będzie związane. No ja na razie mam swój magazyn, więc tego magazynu nie będę używał. Może to jest magazyn Herobrine'a. Tu będzie pewnie najważniejsza skrzynka. No i oczywiście enderchesty, ale enderchesty to wiemy, jak działają. Więc dla każdego gracza enderchest jest osobisty. Ej, no dobra, no to jest jakby... Znaleźliśmy to przejście. To jest chyba to od Herobrine'a. Nie było tu żadnej tabliczki. Z tym, żeby poinformował nas, że to jest to miejsce. Ale no wydaje mi się, że to Za obrazami. Ja nie wiedziałem, że to tutaj jest. Nawet nie wiedziałem, że tu są te obrazy. Ostatnio jak robiłem tutaj to przejście na drugą stronę, no to tych obrazów tutaj nie było. Ej, tu są też obrazy jakieś. O kurcze, może to nie to było. Dobra, czekajcie, przechodzimy tu. Nie, dobra, tu nic nie ma. Po prostu były tak obrazy sobie postawione po prostu. Okej, rozumiem. O, niech sobie jest tak. No dobra, no ale znaleźliśmy te obrazy, więc w sumie to mega fajnie. Ale ciekawe, co mamy z tym zrobić, co mamy tutaj w tym magazynie, jakby, czy mamy tu jakoś działać z tym? No czekajcie, może przeszukamy wszystkie skrzynki, może tu coś jednak będzie w którejś skrzynce. Bo jakby było coś, no to byśmy wiedzieli, co mamy robić. Ale może następne wyzwania będą związane z tym miejscem. Nie wiem, ile wyzwań szykuje dla nas w ogóle Herobrine, ale no mam nadzieję, że jakoś nie będzie ich dużo. Mam nadzieję, że się wyniesie z tego naszego świata, bo on tutaj bardzo broi. Aczkolwiek fajny magazyn wybudował też, więc w sumie to może mogę mu być troszkę wdzięczny. Oczywiście, słuchajcie, nie mówimy nikomu o tym magazynie. To myślę, że będzie dobre, jak zostawimy sobie ten magazyn dla siebie. To jest, myślę, fajny pomysł, ponieważ ten magazyn jest tak jakby ogólnodostępny, a niewiele osób wie o tym, że tutaj jest ten magazyn, więc może lepiej nie będziemy mówić, bo on jest taki... sobie tak... O, i nie ma nas. O, i możemy być za... Ej, w sumie to jest mega fajne na schowanie się. Mega fajne, bo możemy tak wejść za to, nie widać nas, a ja już mogę sobie obserwować, kto idzie w tą stronę. Na przykład tak se wyjdę. O, i widzę, że ktoś tam biegnie, albo z drugiej strony mogę tak sobie zrobić. A jak ktoś idzie, to chowam się za obrazem i nie wiedzą. Ej, to dobra, będziemy grali w chowanego na pewno. Jak to fajnie wyglądało w ogóle. Łup, pum. Ale fajne. Ej, dobra, słuchajcie, to będzie... Będziemy musieli to wykorzystać, więc nie zdradzajcie tej kryjówki innym graczom na palionowie, żebym tą kryjówkę mógł zachować dla siebie. Bo oni nie wiedzą o tym, że tutaj jest ten magazyn, więc niech nie wiedzą dalej. No, wykorzystamy go na pewno jakoś kreatywnie. No i co? No i nie wiem, co mamy jeszcze dalej robić. Zrobiliśmy wyzwanie, więc może napiszmy, że jest gotowe, że zrobione. Zobaczymy, co Herobrine na to powie. Gotowe. No i zobaczymy. No, tymczasem ja wam mogę jedynie pokazać jeszcze raz magazyn mój, czyli ten.
Myślę, że magazyn też jest, no ten magazyn to jest tak piękny magazyn, ja po prostu on mi się tak mega podoba, że wydaje mi się, że no tamten magazyn już byłby nam tak trochę zbędny, ale chyba Herobrine coś szykuje specjalnego, że ten magazyn tam zrobił i pewnie jakieś następne wyzwania będą z tym związane, no ale teraz to już na pewno wierzę, że ten Herobrine tutaj dalej na tym świecie jest i że trzeba się go strzec. No więc tyle, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, no i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i do zobaczenia na live'ach, które zazwyczaj są około godziny 15, ale w weekendy będę starał się odpalać je w porannych godzinach, gdzieś 10:30, jakoś tak. No i tyle. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia już jutro. Pa, pa.